Rolnik szuka żony wraca do TVP. Jest data premiery 10. sezonu. Fani Rolnik szuka żony już mogą zapisywać datę w kalendarzu. TVP właśnie ogłosiła, kiedy zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 10. sezonu. Wraz z Martą Manowską znów będziemy mogli śledzić przygody uczestników. Fotografia screen Facebook Rolnik szuka żony TVP. Rolnik szuka żony jest hitem TVP już od 2014 roku. Program nie może narzekać na oglądalność. Każdy sezon ogląda średnio 3,5 miliona widzów. Prowadzącą jest niezmiennie Marta Manowska, przy której uczestnicy mogą poczuć się swobodnie i skupić się na poszukiwaniu wymarzonej drugiej połówki. Gdzie i kiedy obejrzeć pierwszy odcinek 10. sezonu Rolnik szuka żony? Rolnik szuka żony 10. Gdzie i kiedy oglądać nowy sezon programu? 17 sierpnia TVP na oficjalnym profilu Rolnik szuka żony na Facebooku przekazała, że 10. sezon programu oficjalnie rozpocznie się 17 września o 21:15. Oczywiście wszystkie odcinki możemy oglądać na TVP1 oraz na TVP VOD. Pojawiło się też krótkie nagranie zwiastujące nowy sezon. W przebitkach widzimy Martę Manowską oraz uczestniczki z walizkami, które na rozmowę zaprosił jeden z rolników. To już oficjalne. Widzimy się już za miesiąc, 17 września o 21:15, przekazano na oficjalnym profilu Rolnik szuka żony na Facebooku. Nie mogę się doczekać, nareszcie, nowy sezon, nowe odpały, cieszyli się fani Rolnika. Rolnik szuka żony 10, uczestnicy. W kwietniu pojawił się tak zwany zerowy odcinek Rolnik szuka żony. Produkcja wybrała 8 osób, ale tylko 5 z nich będzie miało szansę na poszukiwanie miłości przed kamerami. W gronie znalazły się dwie kobiety, 40-letnia Agnieszka hodująca konie oraz 35-letnia Anna, która zajmuje się uprawą pomidorów i ogórków. Faworytem widzów jest 28-letni Artur, który wraz z rodzicami prowadzi 100-hektarowe gospodarstwo i zajmuje się m.in. produkcją mleka i roślin. Bardzo poważnie myśli o ślubie, a swoim charakterem i zachowaniem już urzekł fanki programu TVP. Do rolnika zgłosił się też 41-letni Waldi, którego widzowie od razu ogłosili Cześkiem Casanową. Do programu chce też dostać się 40-letni Mariusz, tutaj z kolei internauci chwalili jego wesołą rodzinę, ale zaczęły się podejrzenia, że to mama zagra pierwsze skrzypce i będzie sama wybierać synową. Zgłoszenia wysłali też 33-letni Adam B., 27-letni Dariusz i 29-letni Adam CH. 17 września o 21:15 dowiemy się, kto otrzymał najwięcej listów.